ma jeszcze jakieś leczenie z choroby? Jest. Mamy jeszcze jedno, więc będzie naprawdę, będzie nieźle. Tylko pierw trzeba przeżyć to starcie. Myślałem, że będą silniejsze, ale później będzie lepiej z tego. Coś mi się wydaje, że będą jeszcze lepsi przeciwnicy. Jak się trzyma nasza zbroja. No, całkiem nieźle, naprawdę nieźle ten orkowy sprzęt wytrzymuje. Dobra, trzeba trochę, że tak powiem, odpocząć. Rzucamy kolejne zaklęcia, no proszę. Cały czas zwiększamy nasze umiejętności i to jest takie idealne miejsce do skillowania, bym powiedział nawet. Tam gdzieś tu pewnie pływa. Wykorzystajmy nasz nordycki miecz. Przy pokonaniu jeszcze tych... Wow, już 87 walki mieczem. Chyba nikt nas nie będzie musiał w niej szkolić po tym, jak będziemy się przecinać przez te trupy jeszcze trochę. Wow. On się uzdrowił sam, skubaniec. Dobra. Dobra, kolejny. Dobra, czas się uleczyć. Wiecie co, powiem wam, że daje im się trafiać, bo chcę trochę wyskillować sobie też pancerz nasz. Średni, mam go już 75, ale tego nigdy za mało akurat. Dobra, ubijmy najpierw te truposze. Z nimi sobie poradzimy bez problemu, bo się nie leczą. I próbują nas nawet trafić. AI się ich pobugowało. Ale takiej ilości to się nie dziwię. Już tu ich było z 50, jak nie więcej. Ten miecz to nie wytrzyma tego, ale... Ale to dobrze, pozbędziemy się przynajmniej go. Mimo, że jest to dobra broń. Swój okres przydatności zużyła, że tak powiem. A szkoda byłoby się jej tak po prostu pozbywać. Mimo wszystko wydaje mi się, że to jeszcze trochę za wcześnie byśmy wykorzystywali takie rzeczy jak ten lodowe nagolennice, które dobyliśmy. Wydaje mi się, że to jest naprawdę jeszcze za wcześnie wykorzystanie z takich elementów sprzętu. Ale będziemy na razie korzystać z tego, z czego możemy. W sumie, co my tu jeszcze mamy? Orkowe nagolennice swoje wytrzymują, te też, pancerz. W sumie na razie jeszcze będziemy męczyć ten orkowy sprzęt. Ten lepszy sobie po prostu będziemy trzymać. A jest to spowodowane tym, że... Nie wiem, po prostu chcę wykończyć ten orkowy sprzęt do reszty. Na skorzystanie z lepszego jeszcze będziemy mieli czas, więc można powiedzieć, że chomikuję. Myślałem, że będzie musiał mi tutaj pomóc Tommy, ale obyło się bez jego pomocy. Póki co oczywiście. Dobra, ten miecz się już naprawdę do niczego nie nadaje. Rzucam to, bo...
udało nam się. Ok, teraz powinniśmy medytować według tego, co nam gra podpowiada. Ale my teraz będziemy zbierać mikstury. Dlaczego zbierasz mikstury, zapytacie? Bo widzicie, nie wiem, kiedy jeszcze na nie trafię. Mamy już ich sporo, ale nic nie zaszkodzi, żeby mieć ich więcej. Wiecie co, ja pozbieram wszystko, najwyżej te spaczone mięso powyrzucam. I tak będziemy używać mikstury uleczenia z choroby, to się nie zarazimy, zabierając to dziadostwo ze sobą. Chyba. Całkiem sporo z was ma te mikstury. Moje trupy. Ale spoko. Będziemy mieli zaraz ich jeszcze więcej. Kolejne mikstury. Wiecznie mikstury. No patrzcie. O, tak będzie chyba najlepiej. Ja sobie teraz grę zapiszę. I będziemy szli dalej. Dalej przez tę jaskinię. Weźmy sobie nasz miecz kapitana. I zobaczmy, co jest tutaj dalej w tej jaskini. Mamy jedno łóżko, sobie godzinkę możemy odpocząć. Zwiększamy siłę o 5. Wytrzymałość o 2 i szybkość też o 2. No i dobra, co my tu mamy? O, lewy ramiennik tego pancerza. Wow, Ice Armor Kiris. No nieźle. Czyżbyśmy znaleźli nowy set zbroi? Na to wygląda. Orkowy możemy w takim razie odłożyć. No dobra, w takim razie mamy nowy set. Albo chociaż fragmenty. Oczywiście nie mogę tego otworzyć, ale mam włamanie Undusiego, to możemy spróbować. Chociaż jedno włamanie Undusiego będę musiał zachować. Będę musiał więcej tych zwojów Undusiego sobie przygotować. I jedno sobie zachowamy, żeby otworzyć wejście do podziemi w mieście. I dobrze, co tu teraz zrobić? Trzeba będzie się wyleczyć zaraz z tej choroby, jaka nas tutaj ogarnęła. Jednak nie będzie to jakiś większy problem. Skrzynie raczej nie będą mu potrzebne. Krwawy pasek. Nie, nic ciekawego. Zepsuta mikstura, to nie. O, to tak. To też. To możemy wziąć. No i właściwie to tyle. Zobaczmy więc, co jest dalej w tym miejscu. Ponieważ ten lodowy pancerz to... no, świetna okazja dla nas. Którą mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać. Naprawdę świetna rzecz. Co to? Jakieś potwory z bagien nagle? Swamp Crawler. No nieźle. Tych potworów to ja jeszcze nie widziałem. To są Clanfiry z podstawki. Czyli mam pełno serc Daedry. Oczywiście mamy mniej siły niż powinniśmy mieć, bo mamy obniżoną. Ale chcę się upewnić, że nie będzie po drodze już truposzy, które by nas czymś zaraziły. Bo jak będą, to nie będziemy mieli się jak wyleczyć i to już wtedy będzie problem. A workowy sprzęt może się przydać do sprzedaży, ponieważ kasa się nam przyda. Więc póki nie będę pewien, że tu nie ma truposzy, to nie wykorzystam tego zwoju. Ok, nim jednak pójdziemy tam, sprawdźmy sobie jeszcze to pomieszczenie. Może tu znajdziemy jakieś zwoje wyleczenia z choroby dodatkowo. Nie, tylko jajka kwama.
Skrzynka słabej jakości, trochę złota. No, nic ciekawego. Dwój niewidzialności, tam. O, żygowiny. Słabe. Też nieciekawe. Tu mamy dziennik. Mamy tutaj dziennik Williama. Jest to brat Verica, który byłby szczęśliwy, gdyby mógł z powrotem... Siedzi tutaj w ciemnym miejscu, z daleka od wszystkiego. Mówi o kimś w czarnej szacie, kto zawinął go w czarną szatę i zainfekował go swoją krwią, wysłał go na wschód, by przynieść śmierć. Więc porozmawiajmy z Tomem na ten temat.